No dobrze, chociaż, bo przecież tak zapraszaliśmy głównie studentów i zauważyć, też coś mam. No nic. Mam ogromną przyjemność przedstawić dr Ewę Tonak, niezależną kuratorkę, doktor nauk humanistycznych, doktora, który był lekowo marnianą. Twórczynię bardzo świetnych, ważkich wystaw, takich jak Trzy kobiety w Zachęcie, czy z Wolnym Strzelec, czy chociażby w tej galerii w Londynie wystawy pod tytułem Moore and Auschwitz. Oprócz tego autorkę bardzo wielu tekstów redakcji ważnych książek dotyczących sztuki w polskiej, sztuki feministycznej, ale też i problemów pamięci i tego, co ważnego było też w sztuce PRL-u, bardzo ważna książka. Także postać bardzo, bardzo ciekawa, najlepsze to, że ciągle niezależna kuratorka i świetnie się ma. A przede wszystkim teraz twórczyni wystawy, która już jest wystawą bardzo głośną, która ma ogromną frekwencję w CSW Gwiazdów w Warszawie. To wystawa poświęcona Natalii LL. Natalii, która jest jedną z ważniejszych artystek nie tylko polskiej sztuki, ale sztuki w ogóle, sztuki feministycznej, sztuki konsumpcyjnej. Też bardzo ważnym czasem w sztuce konceptualnej. Artystki, którą na świat, a jak widać nie do końca, znamy ciągle. I te dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone jest właśnie tej wystawie, która ma miejsce w CSW. Ja mam nadzieję, że po tym spotkaniu ci z Państwa, którzy tej wystawy nie widzieli, to chętnie ją obejrzą, bo to nie jest zwyczajna wystawa. Ja byłam na otwarciu, też jest stąd pomysł. Mam dowody. zaprosić Ewę. Bo ta wystawa nie dość, że bardzo pięknie zaaranżowana przez Małgorzatę Szczęśniak. Pięknie zaaranżowana. Kuratorką była Ewa Toniak. Zupełnie inaczej wyglądają te prace w takiej specyficznej przestrzeni, ale też i opowieść o samej Natalii LL, jak Państwo za chwilę zobaczą, nie jest zwykłym pokazem twórczości, ale jest bardzo intrygującą, wielowarstwową opowieścią o sztuce i o tej niezwykłej postaci. Zapraszam. Co zrobić z tą twórczością, która po prostu nadal trwa, znaczy artystka jest nadal aktywna, nadal twórcza, te prace powstają, natomiast tym punktem odniesienia dla niej, dla jakby refleksji na temat jej twórczości są nadal te lata 70. I ja postanowiłam jakby przyjrzeć się twórczości tej właśnie dojrzałej z lat 90. i 2000. Dlatego, że mnie interesowało to, w jaki sposób artystka taka jak Natalia Lachlachowicz, która bogato wyczerpała z ikonosfery ówczesnego kapitalizmu, to powiedzmy sobie szczerze, to wszyscy wiemy, że inspiracją dla jej twórczości była między innymi pornografia, absolutnie jakby produkt niedostępny w Polsce. I w jaki sposób ktoś, kto był tak niesłychanie właśnie nowatorski, niesłychanie odkrywczy, ktoś, kogo sztuka nadal cieszy się zainteresowaniem. W tej chwili prace Natalii Lachlachowicz, przede wszystkim sztuka konsumpcyjna, tutaj Państwo widzicie na ekranie, czy też sztuka postkonsumpcyjna, te dwie prace biorą udział w olbrzymiej wystawie zbiorowej o pop-arcie. I to jest już taki takie apogeum rzeczywiście sztuki światowej. Wystawa ma miejsce w Stanach, za chwilę popłynie, czy też poleci do Tate Modern. Także jest to artystka jakby stale obecna we współczesnym dyskursie sztuki, ale przede wszystkim
obecne prace to są właśnie te prace z lat 70., które wszyscy znamy i które praktycznie jesteśmy o każdej porze dnia i nocy w stanie, nie wiem, zacytować czy jakoś streścić. Tu pokazuje się z tyłu głowy z pracami, których prawdopodobnie nie znamy. To znaczy z tymi pracami, które powstały w latach 90. Tu jeszcze chciałam tak w błysku, w takim pigule, znaczy nie tyle pokazać Państwu, jak jest ta biografia bardzo intensywna artystki, natomiast no, że ona praktycznie nie ma końca, prawda? To jakby gdybym chciała Państwu opowiadać jej biografię i opowiadać, w jakich wystawach brała udział i w jakich wystawach jakaś była ważna i w jakich kolekcjach są jej prace, ta opowieść byłaby bardzo długa. Też pracując, zbliżając się do samej wystawy, musiałam też ustalić, jakie kategorie, czy też obszary, w których artystka no, bardzo intensywnie pracowała. No, wszyscy wiemy, że jest fotografką, że od fotografii zaczynała. Wiemy też, że jest artystką performance'u, że ten jej performance był bardzo ważny na tle w ogóle sztuki i performance'u Europy Środkowo-Wschodniej. No, wiemy, że tym medium był także film. Jeżeli chodzi o taki gatunek czy rodzaj, jeżeli w ogóle możemy mówić o takiej typologii, no to wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że tym gatunkiem był przede wszystkim autoportret. No, że jest artystką ciała. I dla mnie jeszcze taki element może nie do końca zauważony, był ważny, może przegapiony przez krytyków. Myślę, że niekoniecznie przez tych piszących zza żelaznej kurtyny. To jest parodia, ironia i kamp. I mi się wydawało, że to jest bardzo jakby ten jakby nurt jest bardzo od 90. roku pierwszego, jest to Natalia LL, czyli artystka, która jakby przybiera pseudonim, czyli jakby oddziela się od siebie samej i tworzy takiego jakby awatara, który bierze udział we wszystkich jej projektach. Więc bardzo szybko Natalia Lachlachowicz znalazła się w opieku feministycznym drugiej fali, no czyli w tej rewolucji społecznej, rewolucji politycznej lat 60., późnych lat 60. i 70. I ta praca bardzo często jest interpretowana, co dla mnie oczywiście było w jakiś sposób, znaczy dla mnie było ważne, znaczy ja nie mogłam jakby nie zauważać, czy nie dostrzegać, czy też pomijać jakieś istotne interpretacje. No, w tej pracy akurat, co było dla mnie ważne, mówi się o takim jakby zawłaszczeniu spojrzenia. Czy w ogóle pytanie podstawowe to było takie, czy dla mnie, czy biorąc pod uwagę, że artystka właśnie jest obecna na scenie artystycznej tak długo, czy może nie pokazać po prostu pewnego wyboru jej prac, chronologicznie, co na pewno zawsze jest ciekawe i zawsze jest jakoś mobilizujące też dla historyków sztuki, do nowych interpretacji. I tu pokazuję Państwu dwie bardzo wczesne prace, które bardzo takie egzystencjalne, które bardzo lubię, które cenię, ale które pokazałam na wystawie Trzy kobiety w Zachęcie. Czyli mogę powiedzieć, że dla mnie praca nad wystawą Sacretum et Tremor, zaraz powiem o tym tytule, no właściwie była też wyzwaniem, ponieważ no, trudno, abym mogła się odnosić do czegoś, co robiłam zaledwie 3 lata wcześniej, więc wydawało mi się, że ponieważ tam pokazałam te najbardziej fundamentalne, najważniejsze prace dla twórczości artystki, w związku z tym jakby jestem z tego obowiązku tym razem zwolniona. Tu pokazuję Państwu fragment zdjęcia, znaczy fragment wystawy właśnie Trzy kobiety z pracą,
która jest w zbiorach olsztyńskiej Zachęty, czyli ze słowem Natalii Lachowicz, bardzo ważną, bardzo istotną pracą. I tu też Państwo możecie zobaczyć ingerencje takie przestrzenne, scenograficzne, jakich dokonuje, czy też dokonała scenografka Małgorzata Szczęśniak. Powiem tak, że to jest bardzo ważna postać dla tych wystaw, które ja robię i właściwie pracuję tylko z Małgorzatą Szczęśniak i mogę powiedzieć, że no jest to scenografka Krzysztofa Warlikowskiego, z którym od lat współpracuje, pracuje, z którym też tworzy wiele spektakli, przede wszystkim operowych, na scenach operowych Europy. I to, co Państwo tutaj widzicie, co jest absolutnie taką ingerencją, na którą być może historyk sztuki by sobie nie pozwolił, dlatego że taką żelazną, świętą zasadą kuratorską jest nie wprowadzanie na wystawie, czy też do wystawy, do przestrzeni elementów konkurujących w jakikolwiek sposób z pracami danego artysty. No i tutaj ta czerwona, lateksowa posadzka no, była olbrzymią ingerencją, ale artystka się zgodziła. No, Państwo widzicie po lewej stronie pracy, która ewidentnie nawiązuje do jakichś rytuałów sadomasochistycznych, jakoś w jakiś sposób je przelicowuje, więc ta taka też ironiczna klamra, no bo ten lateks, ta podłoga taka lśniąca, czerwona, no jest też pewnym przymrużeniem oka. Takim aranżacyjnym, no wydała się tutaj bardzo, bardzo na miejscu. Teraz mówię jeszcze o innych pracach bardzo ważnych artystki właśnie z tych lat 70., czyli Natalii konceptualistki, jednak, która jakby wprowadzała do swoich prac to, znaczy pewną emocjonalność, nie tylko tworzenia, ale o przymusie komentowania swojej sztuki. I tutaj takie bardzo ważne jej zdanie o tym właśnie, że właśnie każdy fakt, każda sekunda jest dla człowieka jedyna i nigdy niepowtarzalna. I dlatego ona właśnie jest tą, która zapisuje, rejestruje, utrwala na taśmie, utrwala na łonie fotograficznej te właśnie momenty rzeczywistości. Tu chciałam jeszcze jeden fragment Państwu przytoczyć. I kolejne prace, niesłychanie ważne, niesłychanie nośne, ale też wydaje mi się, że bardzo już rozpoznawalne, że takie prace, których właśnie nadal ona eksploruje ciało, ale mówi też o tej sztucznej fotografii, o sztucznej rzeczywistości, czy o rzeczywistości sztuki, o tym, że właściwie nasze poznanie, tak jak poznanie oka kamery, czy kogoś, kto będzie po drugiej stronie obiektywu aparatu, nigdy tak naprawdę nie dotrze do istoty tego, co naprawdę dzieje się na zdjęciu. Że jest to właśnie ta sztuczna rzeczywistość. To też jest ważne, co wydaje mi się bardzo, nie chcę powiedzieć prekursorskie, bo to jest absolutnie złe słowo, ale wydaje mi się, że ten renesans twórczości Natalii LL jest związany właśnie z tym, że po 1989 roku my sami zostaliśmy jakby wpuszczeni, czy weszliśmy do tej ikonosfery kapitalizmu, do języka reklamy, że sami jesteśmy bombardowani tysiącem zdjęć. I wydaje mi się, że dlatego też te prace artystki z lat 70. są tak nośne i wydają nam się bardzo współczesne. No ale mogę powiedzieć, że...